Media. Rosja nie powstrzymała przekopu Mierzei. Czeskie media. Rosja nie powstrzymała przekopu Mierzei Wiślanej. Przekop Mierzei Wiślanej to strategiczne zabezpieczenie przed działaniami nieprzewidywalnego sąsiada Polski, pisze portal internetowy czeskiej gazety Lidowe Nowiny, podkreślając, że Rosja przedstawia tę inwestycję jako gospodarczą katastrofę. Portal nazywa przekop Mierzei Wiślanej małym kanałem sueskim i podkreśla, że powstaje on w związku z historyczną nieufnością wobec Rosji. Dodaje, że kanał pozwoli polskim statkom na wpływanie na Zatokę Wiślaną bez konieczności przepływania przez wody terytorialne Federacji Rosyjskiej. Autor Witold Stiepanek zauważa także, że Warszawa nie chce znaleźć się w sytuacji, w której Rosjanie mogą blokować polskie statki w przypadku zaostrzenia już i tak chłodnych stosunków. Niezadowolenie na wschodzie, Lidowe Nowiny, przytaczają również argumenty Moskwy wskazujące na nierentowność polskiej inwestycji oraz na fakt, że jest realizowana z wrogimi intencjami wobec Rosji. Stiepanek zauważa, że Rosjanie zarzucają Polakom, że stają się lokajami NATO, bo inwestycja w bezpośredniej bliskości granic Federacji Rosyjskiej ma służyć przede wszystkim okrętom wojennym. Moskwa, jak relacjonuje portal, podnosi także kwestie środowiska naturalnego. Między innymi wskazuje na niszczenie siedlisk ptactwa wodnego i możliwe zmiany w składzie gatunkowym ryb Zalewu Wiślanego. Inwestycja niepokoi także niektóre gminy położone w polskiej części Mierzei Wiślanej, które obawiają się odpływu turystów. Zobacz także, przekop Mierzei Wiślanej. Wydobyto około 17 kg bursztynu. Przekop przedmiotem sporów politycznych. Serwis zwraca uwagę na to, że budowa kanału przez Mierzeję Wiślaną stała się przedmiotem sporów na polskiej scenie politycznej. Rząd Liberalnej Platformy Obywatelskiej byłego premiera Donalda Tuska chciał z uwagi na wysokie koszty wstrzymać projekt jeszcze w fazie planowania. Po dojściu do władzy w 2015 rok konserwatywnego Prawa i Sprawiedliwości nastąpiła zmiana. Teraz jest prawie pewne, że kanał zostanie ukończony, napisał Stiepanek i zacytował ocenę prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, że droga wodna przyczyni się do suwerenności Polski.